Dzień dobry, tutaj Ziggy z Teksasu, nadaję z okolic San Antonio, a dokładniej ze Spring Branch. Dzisiaj nadaję w odcinku z serii Moja droga do przebudzenia. Jestem bardzo ciekaw tego odcinka. Już czuję energię, dlatego że spotkałem się z moim gościem jeszcze przed nagraniem. Będzie się działo, słuchajcie. A moim gościem jest dzisiaj Kasia. Witaj, Katarzyno. Cześć. Witam Cię, Ziggy, witam Cię serdecznie, witam wszystkich widzów, kochani, pozdrawiam. Kasiu, chciałbym Cię zapytać, gdzie mieszkasz, bo widzę za Tobą piękne okno, gdzieś widok na jakiś park albo drzewa. Musi być piękna okolica, gdzie mieszkasz? Jak najbardziej piękna. Mieszkam, jestem szczęśliwa, że mieszkam na wsi, nie w mieście. To są okolice Oxfordshire, niedaleko Oxfordu, w Wielkiej Brytanii. Pogoda dzisiaj piękna, jak za mną widać, natomiast zimny, zimny wiatr, więc niestety nie w ogrodzie, jak planowałam, a w domu siedzę i z Tobą rozmawiam. Cieszę się, jestem pewien, że dzisiejsza audycja będzie nadawała taki ton, że mimo, że u Ciebie zimny wiatr, to będzie ciepło. Mam nadzieję, że ocieplimy serducha wszystkich. Tak jak twoje podcasty i Twój kanał rozgrzały te emocje i tą siłę we mnie. I do dzisiaj ze mną jest i ona codziennie rośnie. I mam nadzieję, że przekażemy ją innym. Niech bakcyl się rozprzestrzenia. Jaka pogoda u Was? Ciepło? Mamy ostatnie dni słońca, na to wychodzi, ale wiaterek jest dzisiaj północny, zimny, więc ja jestem wyubierana jak na jesień. Pogoda jest przepiękna, bo tak jak mówię, słoneczko to pobudza do życia, jak to się mówi, ale jest zimny wiaterek, jest chłodno, więc taka zdradliwa pogoda jest za okna. Od dziecka pamiętam to przeczucie tej wartości, dobroci i miłości. I ja nie umiem jej... Teraz już potrafię trochę bardziej, ale nie umiałam jej wytłumaczyć, co ze mną zostało. Natomiast ja musiałam się w życiu najpierw naprawdę zgubić, żeby zacząć ten proces przebudzenia już świadomie. I wtedy, wtedy musiałam sięgnąć po różne elementy, które mogły mi popchać mnie, ukierunkować, poradzić sobie z tym, co jest, z czym ja sobie nie radziłam. Jakkolwiek, tak jak mówisz, wiele rzeczy przychodzi mi łatwiej i naturalniej. Z tego względu, już teraz wiem, co to dokładnie jest, jaki element mnie, to z tego względu, że ja mam wgląd w większą całość. I ja potrafię, tak jak Ci mówiłam, 1000 myśli na sekundę. Zgubiłem Twój głos na chwilę. Ojej. Ja mówię, ja mam taki wgląd na większość. Ja potrafię zobaczyć rozwiązanie, zanim jeszcze ktoś powiedział, jaki jest problem. I przez to ja sama nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jak to się dzieje i bardzo często nie rozumiem tego procesu, poprzez co bardzo często nie rozumiem sama, co myślę albo co ja mówię, a już zapomnij, żeby ktoś z bliskich nie zrozumiał i o co ci, Kaśka, chodzi. Także są elementy, które przychodzą łatwo, ale no niestety, ja też uciekam, ja też uciekam się do używania różnych innych narzędzi, które pomagają się. I medytacja była jednym z tych pierwszych narzędzi, żeby uspokoić, wyciszyć myśli, żeby w ogóle dopuścić do siebie coś, co jest inne niż tylko moje postrzeganie. Ale ty jakby wykorzystujesz to narzędzie w innym celu, prawda? Czyli do tego wyciszenia, uspokojenia, dopuszczenia do siebie tej głównej myśli, tak, odnalezienia tej głównej myśli. Większość ludzi robi na odwrót, a żeby uzyskać jakąkolwiek myśl o sobie, spotkać się z samym sobą, to musi ciężko pracować nad tym. Więc, ale narzędzie jest to samo i dobre, bo skoro skuteczne, to jest dobre.
Dokładnie tak. Kasiu, ale powiedziałaś też przed chwilą, że musiałaś znaleźć sama siebie. Co to znaczy, twoimi słowami? Więc to jest kolejne przeczucie i uczucie mojej prawdziwej tożsamości z lat dziecięcych. Mhm. I ja musiałam się najpierw zgubić, żeby móc się później odnaleźć. No właśnie, powiedziałaś zgubić. Jak to znaczy? Co to znaczy zgubić się? A więc za dziecka uważam, że byłam bardzo świadoma, chociaż wtedy przez to, że nie miałam doświadczenia jeszcze z życiem zewnętrznym i porównania jakiegokolwiek, czym życie powinno być, nie rozumiałam tego. Później, w kolejnych latach, już przez szkołę i studia i pracę i życie nastoletnie, ja się oddałam programowaniu tego jak naszego wszyscy. Matrixa, dokładnie tak. I ja bardzo długo, ja na 100% przeszłam bardzo głęboką depresję i ciężką depresję i to było moje to zgubienie się, a powodem tej depresji był fakt, że ja straciłam nadzieję w to życie. Dla mnie najważniejszym, i od dziecka pamiętam tą radość, że życie jest piękne, że doświadczanie tego życia jest piękne, a tu bum, ja dorastam i zdążyłam, ja mam nakazy, zakazy, reguły, to ja muszę mieć paszport, ja muszę chodzić do kościoła, ja muszę iść do szkoły, ja muszę wiedzieć, co ja będę w życiu robić od 11 roku życia i to wszystko mnie tak mocno przytłoczyło, że ja po prostu, ja tak strasznie mocno szukałam odpowiedzi na pytanie, czy jest coś innego, musi być coś innego. Kasiu. I to było moje nastoletnie, całe nastoletnie życie, aż do momentu, kiedy ja pękłam. I jak ja pękłam, to ja zadałam wtedy to pęknięcie, to był taki, to tak jak stoisz na krawędzi i albo skoczysz, albo nie. I to dla mnie był ten moment, kiedy ja siebie zapytałam. Ja nie siebie zapytałam, ja stwórcy zapytałam. Ja poprosiłam o znak, że to życie to nie jest Matrix, że to życie tutaj to. Bo ja już widziałam cały obraz tego życia. W wieku 17-18 lat i widziałam, co tym życiem jest. I ja nie chciałam takiego życia prowadzić i nie chcę takiego życia prowadzić. Nie chcę wiedzieć, że na końcu jest śmierć, a później nie ma nic i w cokolwiek by ludzie w tym Matrixie nie wierzyli. Ja poprosiłam stwórcy, żeby mi pokazał, że jest dalej i że ja mam rację, że to wszystko, co ja czuję, że to jest racja, że to nie jest ostateczność. I ja bardzo prędko dostałam pierwszą odpowiedź, którą był Ramta i przekazy Ramty. Później przyszła do mnie książka Siła podświadomości, ale do dzisiaj jeszcze jej nie przeczytałam. Jakkolwiek zakupiłam na półeczce, czeka na ten odpowiedni moment. Josepha Murphy. Dokładnie tak. Nie przeczytałam z jednego względu, bo ja już to przeczytałam w książce pod tytułem Sekret i miłość. I to było takie podobnie siła umysłu i co my możemy sprawić pozytywnym kreowaniem, wiesz, prawda? Kiedy słucham twojej historii, to ona mi bardzo przypomina też treść książki Donalda Walsha Rozmowy z Bogiem. Kiedy ty rozmawiasz sama z sobą i odkrywasz to i dokonujesz tych odkryć. Czytałaś tą książkę? Nie, właśnie sobie zapisuję. Okej. Okay. Robert Walsh, tak? Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem. To chyba są dwie części, jest też film. Ale wiesz, jest wspólny mianownik w tych przeżyciach, bo on nie napisał tej książki od tak sobie, tylko przeżył. On to przeżył, więc te doświadczenia, ten mianownik jest wspólny dla wszystkich takich osób czułych na otoczenie, na to, co przeżywają. Takich ludzi, wiesz, większość ludzi niestety odczuwa życie boleśnie, bo też go nie wyczuwają, więc musi boleć. Nie wiedzą, o co w tym życiu chodzi, prawda? Więc doświadczają, ale być może, że tak trzeba dla takich ludzi. Ja mówię na to, mój tata tak mówił, bo oni mają grubą skórę. Coś w tym jest, prawda? Więc muszą dostać jeszcze większego klapsa, żeby poczuć bardziej przez tą skórę. Natomiast u ciebie to ta sensytywność była już od samego początku, właściwie od urodzenia. Jest sensytywność, ale ja znam wiele osób, które mają dużo potężniejszą sensytywność i ja nawet
ja nigdy nie uważałam siebie za wyczuloną albo wrażliwą na takie rzeczy. Ja bardzo długo myślałam, że ja zwariowałam. I wiele ludzi mówiło mi, wmawiało mi to wariactwo i ja już sobie nie pozwolę nigdy w życiu zaakceptować tego. Jeśli ktoś tak uważa, proszę bardzo, ale ja tak nie uważam, bo i w szczególności po przesłuchaniu Drogi Przebudzenia i innych przebudzonych ludzi, i którzy dzielą się tymi doświadczeniami, łączy nas wspólny mianownik i to nie tylko to, co ty powiedziałeś między tymi dwoma grupami, to wszyscy ludzie na ziemi muszą przeżyć. To wszyscy ludzie na ziemi muszą doświadczyć i pomimo tego, że cel mamy jeden, to te drogi są różne i będzie ich tyle rodzajów, ile jest ludzi na ziemi. I dopóki ludzie nie pozwolą sobie przepracować tych niskowibracyjnych emocji, bo nie wolno od nich ani uciekać, ani chować je w głęboko siebie. I mówię to z doświadczenia, bo zrobiłam obydwie rzeczy. Albo wyłączyłam totalnie wszystko, co mnie przeszkadzało, albo uciekałam od tego i to z prędkością wiatru, ale żadna z tych opcji nie pozwoli, te rzeczy zawsze do nas wrócą. I stąd mi się wydaje, że ludzie, którzy, tak jak ty powiedziałeś bardzo pięknie, nie widzą tego życia, nie widzą tylko i wyłącznie ten ból, w którym tkwią, a ten ból nie jest tam po to, żeby dać im klapsa, bo byli niegrzeczni, albo zgrzeszyli i są marnymi istotami, to jest tam po to, żeby się nauczyli, żeby w końcu wyciągnęli wnioski, które pozwolą mi iść dalej. I to jest przepiękne u nas wszystkich, bo akceptacja, pozwolenie sobie zaakceptować tych rzeczy pozwoli nam iść dalej i to jest jedyny sposób. A ci, co są już przebudzeni, właśnie chyba mają obowiązek pomagać tym innym. Nie każdy będzie chciał tej pomocy, ale dobre słowo może za dwa tygodnie pobudzić kogoś, kto nie miał o tym pojęcia. Wiesz, Kasiu, chciałbym dzisiaj też o tym porozmawiać z tobą, wiesz? Dlatego, myślę, że tutaj trzeba postępować bardzo delikatnie w stosunku do tych osób, żeby nie zaszkodzić im i sobie. Więc trzeba to robić rozważnie, ale myślę, że porozmawiamy o tym za chwilę, a ja chciałbym jeszcze mimo wszystko wrócić do twojej opowieści o twoim życiu. Powiedz mi, czy były takie szczególne momenty w twoim życiu, które były takimi momentami wow? Dzisiaj mam taki moment i dzisiaj już uczę się tej, jak to powiedzieć, magicznej mocy w sobie używać świadomie, ale to jeszcze nie jest ten czas. Ja jestem osobą, która niesamowicie mocno emocje innych przeczuwa i ja bardzo często wiem, kto coś ma na myśli, albo co czuje, albo co chce przez to powiedzieć. Nim wypowie. Szybciej niż oni to powie, ale z drugiej strony na przykład mam problem z czytaniem własnych emocji. Więc ja się gubię w tym, co ja przeżywam, ale potrafię na przykład innych zrozumieć. I tu jest też taka lekcja, że chciałabym pomóc tym osobom, ale ja jeszcze nie mogę. Ja nie będę mogła pomóc nikomu, dopóki ja nie pomogę sama sobie. I to jest właśnie to, do czego będziemy zmierzać za chwilkę, jak powiedziałeś. Czy jest jakiś inny moment w moim życiu, w którym powiedziałam sobie, wow, jest ich mnóstwo. Pierwszy taki moment to przyjazd tutaj na wioskę z Londynu, przeprowadzka na wioskę na przykład i chodziło za mną to przeczucie, mocne przeczucie, że ja tam nie chcę być. Ja w tym Londynie już po prostu tego było za dużo, za szybko. Chociaż ja lubię szybko, to jednak to mnie przytłaczał ten Londyn i strasznie chciałam się wyprowadzić, miałam taką intensywną potrzebę odejścia z Londynu i rozpoczęcia życia gdzie indziej. I mnie to było bez różnicy, gdzie byle zmienić miejsce. Byłam wtedy ze swoim partnerem, do którym dzisiaj jestem i moje kochanie po kilku dniach od tej mojej bardzo intensywnych przemyśleń, mówię, wrzuciłam to w kąt, bo nie rozmawiałam z nim na ten temat, bo nie wiedziałam, czy on będzie chciał. Nie spodziewałam się, żeby mógł chcieć. Ale nadal kreowałam tę myśl w swojej głowie, że stąd uciekniemy, że stąd sobie pojedziemy. I kilka dni później przyszło do mnie moje kochanie i powiedziało,
Czy ty wiesz, że nasza firma, dla której pracujemy, otwierają nowe miejsce na wsi? Nie. I że możemy tam pojechać, czy chciałabyś pojechać, czy i on tam, ja nigdy tego nie zapomnę, w jaki sposób on się mnie pytał, ze strachem, że ja mogę odmówić. Tak. I to było to samo, co mnie i to się było wydarzyło. To było to wow. I takich wow, kochany, to jest mnóstwo w moim życiu. Piękne wow sprzed zeszłego tygodnia i też związane z moją drugą połówką. Mieliśmy bardzo intensywny okres, kiedy no, dawałam mu w kość. I ja wiem, że to ja jestem prowokatorem i tworzycielem wielu negatywnych sytuacji w naszym związku, ale tak jak mówiliśmy, to po to, żeby coś się w końcu nauczyć i nawet taki uparty umysł jak mój się w końcu nauczy. I w zeszłym tygodniu już była kulminacja naszych sprzeczek totalnie bezsensownych, bo my się nigdy nie kłócimy. Myśmy się przez pierwsze 2 lata związku w ogóle nie kłócili, bo no nie było takiej potrzeby. Myśmy rozmawiali, myśmy nie zgadzali się, ale myśmy się nie kłócili. Więc te sprzeczki, ja wiem, że to są mój twór i on w zeszłym tygodniu, ja powiedziałam sobie i do niego i do siebie, że słuchaj, musimy tę sytuację rozwiązać, ale nie tym samym sposobem, jak dotychczas. Bo ja już mam tego dość, tak samo jak ty masz tego dość, to się musi natychmiast zakończyć. I my musimy znaleźć rozwiązanie, wspólnie znajdziemy to rozwiązanie. Czy ty to rozumiesz? Znajdziemy rozwiązanie wspólnie tego problemu, ale patrząc na to zupełnie z innej perspektywy. Na następny dzień, moje kochanie przychodzi, ja z krzesła spadłam z wrażenia, bo on przychodzi i on mi mówi, że on zaczyna ze mną rozmowę i mówi: słuchaj, bo ja słyszałam taki fajny filmik, jak zawsze. I oni mówią, i tam wiesz, bo to chodzi o to przebudzenie, i zaczął rozmawiać na tematy przebudzenia, na tematy takie, które wcześniej on, ja myślę, że on trochę mnie też miał za wariata, ale on z miłości do mnie w życiu by tego nie zaakceptował. I to jest człowiek, którego nie przekona nikt do niczego, on sam się musi przekonać. I ja się na własnej skórze z nim przekonałam. Nawet z miłości do mnie nie odrzuci czegoś, w co wierzy. Na przykład nie chciał zostać wegetarianinem, tak jak ja przez lata go namawiałam i nie chciał zostać koniec. Aż w końcu przyszedł dzień, gdzie on sobie to wszystko przeukładał i on został wegetarianinem w ciągu jednej nocy. Ale musiał to zrobić sam. Sam jeden. I tak samo było właśnie w tej sytuacji. Ja już mu bardzo długo mówię o Gwiezdnych Dzieciach, o twoim kanale i tam puszczam nasz głos i słuchamy razem. On jest razem. Polakiem? Tak. No nic. I on też jest też to się wywodzi z tego, z religii, jaka była uczona w domu, z wierzeń i z tradycji. U mnie było troszeczkę inaczej, więc on już miał ukształtowany umysł w jednym kierunku, ale on ma bardzo otwarty ten umysł, tylko że nie odchodzi od tego, co on wie, dopóki się nie upewni czegoś innego. Dlatego mówię, nie przekonasz go do niczego, żebyś chciał. A moja prośba do nas, do mnie i do niego, i moja prośba do przestrzeni, prośba, ja po prostu postanowiłam, ja już powiedziałam, zmieniamy zasady gry. Tak nie będzie, bo ja bez ciebie dalej nie idę. Ty albo idziesz ze mną, bo ja bez ciebie nie chcę kroczyć drogą mojego przebudzenia. Ja muszę mieć kogoś, z kim mogę o tym rozmawiać, z kim mogę się dzielić. I stąd też to pragnienie i radość, że ty otworzyłeś ten kanał. I setki innych ludzi otwiera takie kanały codziennie. I tak. No, radość rozpiera, naprawdę rozpiera, bo my mamy teraz okazję do mówienia o tym. I wiesz co, Kasiu? Jestem ciekaw, co on takiego powiedział i co on zrobił w tym dniu, o którym mówisz. Dobra, i zostawiam cię z tym pytaniem, powiedz mi to, a potem pociągnę dalej. To dla kogoś może to być mało znaczące, ale on po prostu zaczął, użył słów, twoich których słów. Wcześniej... Nie, swoich słów, ale użył słów takich jak przebudzenie, dusza, rozumiem, stwórca, a nie takich jak w Biblii jest napisane koniec kropka i tak mówią koniec kropka. Rozumiem. On po prostu zaczął inaczej patrzeć na to wszystko w sposób, w jaki on nie patrzył ani razu przez ostatnie prawie 10 lat naszego życia. Mhm. I myśmy byli bardzo długo, wiele lat ze sobą już jesteśmy tak, i on to, po prostu, to... ja go znam, a on z dnia na dzień przychodzi i on zresztą chce ze mną o moim przebudzeniu rozmawiać. Bo rozmawialiście zwykle... o tym? Nie zgadzaliśmy się na żadne tematy
I stąd też były kłótnie, wiesz? I stąd też no, nie dogadywaliśmy się, bo on uważał inaczej, a ja usilnie chciałam go przekonać, że nie jest tak, jak on myśli, tylko jak ja. Więc dla mnie lekcja taka, że ja wiem, że nie mogę narzucać swojej woli ani siły na nikogo innego. Każdy ma swoją otwartą przestrzeń do mówienia. A dla niego lekcja, że no nie wiem, jaką on lekcję z tego wyciągnął, ale być może to była jego lekcja, po której doszedł, ale ja się na następny dzień zapytałam go, jak on mi to powiedział, to byłam w absolutnym szoku, że bo ja nie widziałam szansy na to, że my będziemy mogli o takich rzeczach kiedykolwiek rozmawiać, a jednak moje pragnienie tego, że my razem jesteśmy na tej drodze i chociaż nasze drogi zupełnie się różnią, naprawdę zupełnie się różnią, on z innych źródeł zupełnie korzysta niż ze źródeł, które ja korzystam, bo tak jak mówiliśmy, inne rzeczy nam są potrzebne. Ale teraz możemy o tym rozmawiać. I to z dnia na dzień do mnie przyszło, że możemy o tym rozmawiać otwarcie. I teraz ja mu puszczam twój kanał, sobie posłuchamy, później posłucham sobie czegoś, co on puści i łączymy i rozmawiamy. Dwa tygodnie temu byłoby to niemożliwe i skończyłoby się kolejną awanturą. A od trzech dni my jesteśmy, on codziennie przychodzi z nowym materiałem. Ja czuję, że on to ma taką do tego podejście teraz, niekoniecznie jak ja, ale... Dokładnie tak, on odkrywa, on jest w drodze odkrywania i... Wiesz co, ale to jest nie tylko jego zasługa, jak ja to widzę, ale i twoja razem. Dlatego, że ty dopuściłaś taką możliwość i wtedy wszechświat się otwarł i pokazał mu inne rzeczy i on dopuścił tę możliwość, że zobaczył te rzeczy. Zgadzam się stuprocentowo. To jest, to są... I tu po raz kolejny do wszystkich taki przekaz, żebyśmy... To nie chodzi o to, że pomyślisz i już jest, tak, tak kreujemy. My jesteśmy kreatorami, ale to jest bardzo skomplikowany proces i trzeba też uważać, bo tak jak ja mówię... Wiesz co, ale i skomplikowany i nie, wiesz? On skomplikowany jest do momentu, kiedy go nie dopuścisz. Czyli kiedy będziesz zaprzeczała temu albo tylko próbowała. Najczęściej ludzi, niestety, 90% ludzi próbuje coś zrobić w tym kierunku, ale próbowanie nic nie zmienia. Trzeba to zrobić. Dokładnie tak. I to jest ta różnica. Ty masz stuprocentową rację, bo to jest skomplikowane dla osób, które boją się coś zrobić i po prostu tylko przetwarzają, ale jeszcze nie zrobili tego kroku. Moment, kiedy robi się ten krok i po prostu to jest tak, jakby się rzuciło wszystkie manatki i koniec. Ja zmieniam zasady, ja idę, nie interesuje mnie nic, ja idę. I moment, kiedy my to robimy i jest ten impuls emocjonalny i to silne pragnienie, to wtedy się dzieją piękne rzeczy. Kasiu, w jakim otoczeniu żyjesz tam na wsi? Są wokół ciebie też Polacy, czy to są tylko Anglicy? Tutaj, gdzie ja jestem, Polaków jest tak mniej niż więcej, ale najbliższe miasteczko ode mnie już co druga, trzecia osoba to Polak. Wow. I na ulicy, naprawdę, na ulicy jak się idziesz, jakbyś miał się odezwać do kogoś, to założę się, że co druga, trzecia to osoba... Musisz to uważać, Polak. Żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, tak? Ja nie. Ja mówię dużo rzeczy, które mogą być, które wychodzą albo śmieszne, albo głupie. Wiesz co, ale tak ja miałem mam, ale taką, nie wstydzę się. Miałem taką sytuację, to znaczy nie ja osobiście, tylko moja żona szła z siostrą na granicy Meksyku. I tak sobie idą i widzą przed sobą dwie otyłe kobiety i zaczęły je obgadywać najzwyczajniej. Wiesz jak to, nie? Tak. A one się odwróciły i powiedziały dziękujemy. Tak. Więc... I to wtedy jest taka nauczka, tak, że ja miałam taką. To jest nauczka. Pszczyczek w nos, nie rób tego. Dokładnie tak. Ja niestety też taką sytuację miałam. Pracowałam właśnie jeszcze w Londynie i no nie miałam wspaniałego dnia i rzucałam obrzydliwe słowa we wszystkie strony. I przyszła dziewczyna, z którą pracowałam, Polka, i zaczęłam się jej skarżyć, nie? Skarżyć się jej na klienta na sali. Mówię, ten klient jest taki, owaki, już mam dość. I klient nic nie zrobił. Ja go strasznie przepraszam. Dzisiaj już wiem. Ale on też wiedział. Okazało się, że klient bardzo dobrze mówi po polsku. O. Nie był Polakiem, ale mówi bardzo dobrze po polsku. Wszystko zrozumiał. No ja to był taki... Już tak nie zrobię. I jeśli ktoś tak robi, to no ja uciekam od
takich osobistości, bo no, nieładnie. Przez chwilę mi zniknęłaś, ale to nic, to tam... Przepraszam. To nie twoja wina. Nie, dzisiaj się w ogóle przeniosłam w miejsce, gdzie mam na 100% dobry internet, bo mój internet od kilku dni świruje. Wiesz co, u nas jest to samo. Ja mam, wczoraj miałem bardzo wielką trudność nagrać takie spotkanie z trzema dziewczynami. Nie wiem, jak ja to zmontuję, bo były takie przerwy, wiesz. A mam bardzo dobry internet, one mają bardzo dobry internet. Pomiędzy nami nie ma serwerów, bo ja to nagrywam na takich urządzeniach, które są, łączy się komputer. I widzę, że my dzisiaj też mamy taki trochę problem, więc wybacz, jeśli tam coś będzie wycięte. Jasne, nie ma sprawy. Na pewno przekaz wyjdzie. Ale właśnie, możemy rozmawiać tak długo, jak zechcesz i zmontujemy z tego najlepszą rozmowę na świecie. Damy radę. Kasiu, pytam o te twoje otoczenie nie bez powodu, bo wiesz, jesteś na obczyźnie, ale jednocześnie sama mówisz, że czujesz się, że to jest twoje miejsce, przynajmniej w tej chwili. Czy zatem Anglicy, którzy tam są w twoim otoczeniu, możesz o nich powiedzieć, że to są ludzie na drodze do przebudzenia, obudzeni? Rozmawiasz z nimi o tym? Bardzo to się nazywa koincydent, bo fajnie, że mnie odpowiadasz, bo myślę o tym już od paru tygodni i nie znajduję się wcale w miejscu wśród osób ani przebudzonych, ani na drodze przebudzenia, ani nawet skłonnych do rozmowy na takie tematy. I ja się nigdy nie czułam samotna, bo ja nie potrzebuję nikogo, żeby mnie uświadczał w tym, co ja przeżywam, ale poszukiwałam tego właśnie, żeby poczuć, że ja nie jestem sama, że to nie są tylko moje imaginacje, ani dziecinne fantazje, tylko że to coś w tym jest i ja wiem, że coś w tym jest i ja po prostu szukałam dowodu i znalazłam właśnie tak między innymi twój program i Andiego i Agnieszki i przeczytałam Gwiezdne Dzieci Ani i tak jak mówię, tych kanałów na YouTubie jest tak mnóstwo teraz ludzi, którzy mówią o takich rzeczach i chcą rozmawiać o takich rzeczach i dzielić się swoimi doświadczeniami, bo a nuż powiesz to jedną rzecz, która komuś pomoże na ich drodze. Tak. I to o to tu chodzi, żebyśmy się właśnie łączyli w tej jedności dzielenia się tymi rzeczami, bo mimo, tak jak tak, mówisz mimo, że tutaj, jesteśmy różni. I fakt, że dokładnie tak, fakt, że ja tutaj jestem pośród tylu ludzi, ja próbowałam połączyć to pragnienie w sobie, mówię, ja tak strasznie chcę tych osób, a jednak znajduję się wśród ludzi, którzy w ogóle nie są przebudzeni. Na przykład myślałam, zaczęłam w ogóle o tym myśleć, bo znowu myślałam o swoim kochanie, które no, nie dziwiło się ze mną. Tak, moje kochanie, pozdrawiamy cię oboje. ja miałam potrzebę podzielenia się z tym rozmawiania i nie miałam z kim. I mam teraz jego, za co w ogóle dziękuję, ale nadal trzeba myśleć o tym, że jednak znajduję się w miejscu, w którym ci ludzie są zupełnie wyłączeni i być może nie bez powodu ja się właśnie wśród takich osób znajduję i ja wiem, już teraz wiem, że to nie jest bez powodu, bo ja wiem, że ja mam w sobie siłę, która potrafi góry przenosić i jest we mnie to takie łączenie się z ludźmi, poczucie, że ja wiem, takie empatyczne poczucie, jak ktoś może się czuć i jak dochodzi do, a oni sami nie wiedzą, ja łączę ludzi, wiesz, i jest we mnie ta siła i potęga, którą czuję już jakiś czas, ale to jeszcze nie ten moment, żeby to zutylizować, także ja czekam na swój moment, a do tego czasu robię najważniejszą rzecz, jaką no, już dawno robię i to jest praca nad sobą. I jeśli ktoś nie wie, co ma z sobą zrobić, a chciałby się do tego dołożyć, bo też czują, że coś się dzieje, nie wiedzą co, pierwszą rzeczą i najważniejszą rzeczą, którą możemy zacząć, to właśnie praca nad sobą i z swoim własnym cieniem, z tym, z czym sobie nie radzimy i z przetwarzaniem tych informacji. I to jest coś, co ja no, wielokrotnie się nauczyłam. Ja na przykład spotykając, ja chyba o tym moim kochanie będę mówiła dzisiaj dużo, ale spotykając jego, on odkąd z nim jestem, ja wiem, że on mnie nauczył patrzenia na świat z innej perspektywy i bardzo na przykład pomógł mi z moim problemem, z moją relacją z moją mamą. I
Ja zawsze mamę kochałam, ale dzisiaj już nie mam, wiem, że nie mam do niej żadnego żalu. Kocham ją ponad wszystko i ciepło o niej myślę codziennie. Ale miałam trudny okres, w którym nie mogłam się pogodzić z tym, jak nam było i jaka ta relacja była. I nie umiałam tego przeskoczyć. I mnie to tak dobijało i tak mnie to się działo gdzieś w głowie. I on przyszedł raz i on powiedział jedną rzecz, która zmieniła całe moje patrzenie na to. I ta jedna rzecz, którą powiedział, to, że twoja mama nie nauczyła cię tego, czego sama nie była nauczona. Człowiek, który nie nauczył się, nie może ciebie nauczyć. Święte więc słowa. Ty się denerwujesz na mamę za coś, czego ona nie mogła zrobić, więc i to dosłownie, te słowa, które on powiedział, mnie rozwiało cały ten żal, to cały ten wow. smutek. I to było kolejne takie wow w moim życiu, kiedy kurczę, tak, to ja już zrozumiałam i to naprawdę zrozumiałam taki kawał swojego życia, bo mi to towarzyszyło przez całe życie. Przez całe życie do tak, do wiesz, czasami trauma, mówi się o traumach pokoleniowych i jakby ludzie tego nie rozumieją, że to jest to, co ty mówisz, że na przykład jakiś brak w rodzinie, który był w pokoleniach tam wstecz, 4-5 pokoleń do tyłu, on się nie naprawił, bo nie mógł się naprawić, bo to doświadczenie było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na przykład brak miłości ze strony matki uczył dziewczyny braku miłości do swoich dzieci. Znaczy ten brak tego ciepła, ja znam takie rodziny, gdzie ten brak miłości babci w stosunku do swojej córki spowodował, że ta córka nie potrafiła tego przekazać swoim dzieciom i to się ciągnęło, dopóki te dzieci nie zrozumiały, że muszą być inne. Dokładnie tak. Mhm. I ja miałam ten sam wybór i śmieszna sprawa, bo ja o tym wyborze myślałam już, ja za dziecka pamiętam takie rozterki i ja te rozterki za dziecka wyrzucałam z głowy, bo ja ich nie rozumiałam, nie potrafiłam zracjonalizować istoty tego, co mi w głowie się pojawiało, więc to zostało odrzucane, ale tak jak mówię, no po czasie przychodziły te myśli i te problemy znowu, ale wtedy już nie pamiętałam o tym z dzieciństwa, tylko wtedy przyćmiewało to wszystko, co ja pamiętam, te istotne rzeczy, przyćmiewały właśnie te moje emocje i te emocje to właśnie było to, z czym trzeba było sobie poradzić. To ty nie bez powodu jesteś ze swoim partnerem, bo on tak naprawdę, chociażby w tej sytuacji, jest twoim nauczycielem. Ty tego potrzebowałaś. Wielokrotnie i ja tak ostatnio sobie myślę, że ja mam nadzieję, że on w tym życiu jako człowiek nauczył się tak wielu rzeczy, jak ja od niego i mam nadzieję, że tak jest. Tak skromnie sobie chcę dodać troszeczkę, bo naprawdę wiele mi dał, no, przede wszystkim perspektywy, innej perspektywy patrzenia na tą jedną i samą rzecz. Mm-hmm. I dlatego ja może miałam takie poczucie, że ja bez niego nie idę dalej. Mm-hmm. Ja wiem, że moje przebudzenie jest moim przebudzeniem, a jego jest jego. Ja tak strasznie chciałam na początku to połączyć i my razem, nie, tak się nie da, to są dwie różne drogi, ale my możemy kroczyć w tym samym kierunku, trzymając się za ręce i wzajemnie sobie pomagając. I to, tak jak mówisz, jest piękne, nie? Tego potrzebujemy wszyscy. Kasiu, chciałbym cię zapytać o rzecz banalną, która może się wydawać banalna. Co to jest przebudzenie twoim zdaniem? Tak jak powiedziałam na początku, albo może i nie, ja uważam przebudzenie za proces budzenia się, a tym budzeniem jest odkrywanie prawdy. Mhm. I ta prawda, to jest kolejna rzecz z dziecinnych lat, którą mam. Ja na przykład nie umiałam kłamać i nawet jakbym chciała skłamać, to mnie to nie leżało, bo ja eksperymentowałam z tym. Nie wiedziałam, że prawda jest zawsze najsilniejszą i istotniejszą rzeczą i pokona wszystko. I najpiękniejsze kłamstwo i tak nie będzie potężniejsze od najgorszej prawdy. To znaczy najgorszej, tej najbardziej uderzającej, traumatycznej być może na ten moment. I tym jest właśnie przebudzenie. To jest proces pracy nad sobą, który pozwala nam na szersze spojrzenie. Ale żeby móc spojrzeć szerzej, trzeba sobie na to pozwolić. A żeby móc sobie na to pozwolić, trzeba nad sobą pracować, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu stanu umysłu, emocji, żeby móc dostrzec rzeczy, których nie dostrzegaliśmy wcześniej. I jest to proces też bardzo długi, nie? Jakie to mogą być rzeczy, tak na przykładach z życia?
Ale w jakim sensie? Kiedy powiedziałaś, że przebudzenie to jest odkrywanie rzeczy, których się nie widziało, to jakie rzeczy miałaś na myśli? Czy tylko te rodzinne sprawy, czy też, nie wiem, szkoła, nauka? Bardzo ważne pytanie. Tak, to są, no niestety my jesteśmy, wszystko, co nas otacza, to jest nieprawdziwe. I to nie chodzi o właśnie o system, w którym się znajdujemy, o to, czemu się sprzeciwiamy, czyli od samego początku systemu edukacji. Oj, właśnie mi się przypomniała niesamowita sytuacja w tym związku. Nie wiem, w jakim wieku dzieci uczą się czytać ze wskazówek zegara, ale ja miałam z tym nie tylko tyle, że problem. Ja nie chciałam chodzić na lekcje, na których uczyły się dzieci, bo to jest... Ja pamiętam, nie wiem, czy to była pierwsza klasa podstawówki, ale pokazywali, pamiętam siedzenie w tej klasie i wszystkie dzieci i im to tak dobrze szło. I ja pamiętam, mieliśmy taki test mały i patrzyłam na innych uczniów, którzy tak pięknie wypełniali, oni wiedzieli wszystkie wskazówki, a ja patrzyłam na ten zegar i ja nie miałam zielonego pojęcia, jak to czytać. I chociaż było to, ja patrzyłam na innych uczniów, więc wiedziałam, że to musi być bardzo proste, że ja wcale nie różnię się od innych, jeśli chodzi o poziom intelektualny, więc ja na pewno będę w stanie się tego nauczyć, ale dosłownie to tak, jakbym miała blokadę przed nauczeniem się wskazówek zegara i liczenia czasu. Wiesz co? I to jest niesamowite. Jest. I powiem ci, co zaobserwowałem w twojej opowieści. To jest drugi moment, w którym mówisz o czasie, który dla ciebie jest inny niż dla innych. Bo kiedy powiedziałaś, że ty potrafisz wiedzieć, o czym myśli dana osoba i znać rozwiązanie jej problemu, zanim ona go wypowie, to masz problem z czasem, który tak naprawdę według samych naukowców nie istnieje. Dokładnie tak. Czyli ty jesteś, masz jakby dodatkowy wymiar w sobie, który potrafi ten czas odnaleźć teraz, tu i teraz. Dlatego ty tego czasu mogłaś nie rozumieć, zegara mogłaś nie rozumieć. Nie chciałam. Miałam w sobie taką blokadę przed nauczeniem się tych wskazówek zegara, że to jest niesamowite. I na przykład od 2 lat, odkąd się zaczęła cała sytuacja pandemiczna, czas mi niesamowicie przyspieszył. Ja na przykład potrafię powiedzieć, że ja naprawdę musiałam sobie codziennie przypominać, że środa jest za 2 dni, środa jest za 3 dni, środa jest jutro, żebym przypadkiem nie pomyliła dni, żebyśmy się nie spotkali w jakiś inny dzień, albo zapomniałam o tym. Idę do pracy w środę, ja myślę, że jest poniedziałek, godzina jest 9 wieczorem, a ja myślę, że jest 8 rano. Nie ma to w ogóle zupełnie dla mnie znaczenia i to takie poczucie, że na przykład minęło 5 minut, a minęły 2 godziny, To wszystko to jest tą właśnie tym czymś, co w mojej głowie i w mojej duszy śpiewa, że rzeczywiście czas nie istnieje. Że my tutaj mamy czas w postaci liniowej, żeby właśnie potrafić to wszystko rozłożyć na elementy pierwsze, cząsteczki, żeby zrozumieć proces tego i dlatego być może też czasami potrzebujemy lat, żeby coś zrozumieć. Bo te elementy się rozkładają w takich... I może masz rację, może to moje myślenie właśnie od... Że ja nie widzę środka, ja widzę od razu rozwiązanie. Tak. To jest właśnie połączone, no. Ale wiesz, jak to wygląda? Bo to wygląda tak, jeśli mają rację ci wszyscy wielcy, którzy zgłębiają te tematy, wiesz, światów równoległych, czy też światów 3D, 4D, 5D, to tak wygląda, jakbyś ty już jedną nogą była tam w tamtym świecie. Jakbyś, bo wiesz, to z tymi światami to jest tak. Ja wiem, jest. To jest moje zrozumienie. Powiesz mi zaraz, jak ty to rozumiesz, ale ja rozumiem, że ten świat tak naprawdę jest wokół nas. My nie wchodzimy gdzieś tam w chmurki, żeby pływać z różowymi aniołkami pełnymi radości, tylko po prostu my sami tą radość tworzymy, bo obok nas jest inna częstotliwość, do której mamy prawo sięgnąć wtedy, kiedy my z tą częstotliwością rezonujemy. Inaczej mówiąc, jeśli nasza częstotliwość podnosi się na tyle, żeby zauważyć tamtą. I ty chyba masz taką właściwość, że jesteś tu jedną nogą w tym świecie 3D, ale drugą nogą sięgnęłaś już tam. Te wszystkie aspekty, o których mówisz, one świadczą o tym, że ty wychodzisz poza 3D. Ale to jest moje myślenie. Ja chyba wiem, jak sobie zrobiłam do tego drogę, wiesz, bo
za dziecka i kolejna rzecz, która mi została do tego czasu i ja ostatnio sobie tak staram to już wytłumaczyć i wynieść wnioski z tego, ale od dziecka uciekałam w sen, w świat snu. Ja nie mówię tutaj o śnieniu, ja nie pamiętam wielu snów, jest ich zaledwie kilka i ja w ogóle nie pamiętam snu, ale ja na przykład, jak to się mówi, śpię jak osoba umarła i nie czyli mam problemu z zaśnięciem. Nie mam problemu i zawsze, ale ja wiem skąd to się bierze, bo ja za dziecka pamiętam, że mnie się ten świat tak nie podobał, ja z nim tak mocno nie rezonowałam, że jedyne miejsce, w którym ja się czułam jak w domu i w którym ja się czułam nieograniczona żadnym strachem, to było to, nieograniczenie żadnym strachem, ja się czułam wolna od strachu, od oceny, od czegokolwiek, to był właśnie sen, więc ja na przykład w bardzo, bardzo młodym wieku straciłam tatę, który popełnił samobójstwo, więc takie ciężkie przeżycia w mojej rodzinie były. Później straciłam ojczyma parę lat później, też znając go zaledwie 2 lata, 3 lata on zmarł. No ciężko, że było w tym życiu, więc ja za dziecka nie rozumiejąc, nie potrafiąc sobie z tym poradzić, jedyne miejsce, w które ja mogłam uciec, w którym ja znajdowałam otuchę i tak jak mówię, pozbycie się jakichkolwiek ograniczeń emocjonalnych, to właśnie był sen. Ja potrafiłam się zamykać w tym śnie i śnieć. Ja się nie mogłam doczekać, że ja pójdę spać. Nie mogłam się doczekać, że ja pójdę spać. A w jednym śnie pamiętam, powtarzał mi się sen ten sam przez jakiś okres. I to był sen, kiedy ja byłam, to był taki bardzo realny sen, kiedy ja wychodziłam z łóżka, wtedy mieliśmy takie, z siostrą spałyśmy na łóżku, ona na dole, ja na dłuże. Piętrowe. Piętrowe łóżko. Ja z tego piętrowego łóżka pamiętam w tym śnie, jak schodziłam przez taką szafkę za tym łóżkiem, że zdrapywałam się po rurach, które szły po tym, żeby dostać nogą do parapetu. I ja na tym parapecie otwierałam okno i ja chciałam lecieć. I ja w tym śnie wielokrotnie pracowałam nad tym, żeby polecieć. Nie udało mi się to wiele razy, raz mi się udało. I ja nigdy nie zapomnę tego uczucia, które towarzyszyło mi podczas tego lotu. I to był bardzo krótki lot, wylot z tego okna. I ja pamiętam, jak spadałam, że ja się nadal nie bałam, że przecież to jest sen, mi się nic nie stanie, nie? Że nie martw się, jak ci się nie uda. I pamiętam proces nawet w mojej głowie, który trwał podczas kiedy ja chciałam polecieć. Musisz naprawdę w to uwierzyć, tak jakby nie ma żadnych wątpliwości, żeby to zrobić, musisz naprawdę czuć to. To nawet nie chodzi o wiarę, to nie chodzi, że sobie pomyślisz, tylko musisz czuć, że ty to już robisz. I ja w końcu poleciałam na bardzo krótki czas i już nigdy w życiu nie udało mi się tego powtórzyć, ale ten krótki moment, urywek mi wystarczył. I teraz ten sen towarzyszył mi już przez całe życie. Ja do dzisiaj potrafię spać w pokoju pełnym ludzi imprezujących i gadających i mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ale ja myślę, tak mnie naszła myśl ostatnio, że ja w tych swoich sennych podróżach daleko podróżuję. Mnie nie ma. Ja po prostu mnie nie ma. Nie ma mnie w ogóle. I nie bez powodu ja takich rzeczy nie pamiętam. Po pierwsze, być może, żeby nie mąciło mi to z tym doświadczeniem życia, które ja mam tutaj na ziemi jako dusza. Ale po drugie, żebym się nie rozpraszała, prawda? Bo ja nie wiem, być może mi jest to niepotrzebne. Ja wiem, że ja gdzieś wychodzę i bo ja z dzieciństwa, jak mi się przypomina urywek snu i mam takie dwa, które mi się przypomniały, jak mi się przypomina, to ja wiem, że ja tego doświadczyłam w śnie z dzieciństwa, że to nie jest, ja po prostu wiem, że to nie jest wymysł mojej wyobraźni, że ja sobie nie wykorowałam tego obrazka, tylko że to mi się przypomniała sytuacja, ale skąd ta sytuacja mi się przypomniała, jak ja jej nie doświadczyłam w życiu. I wtedy dochodzi do mnie myśl, że ta sytuacja, to doświadczenie jest ze snu, ale czemu, jak, to, no to niestety nie wiem, nie? Ale tak jak mówię, to jest proces, któremu w pewien sposób ufam i nie denerwuję się, że go jeszcze całkiem nie rozumiem. Być może nigdy nie zrozumiem, kto wie. Być może nie to mi będzie dane, ale takie elementy małe towarzyszą mi i do dzisiaj właśnie, że ten sen jest mi bardzo bliski i nie wiem czemu, ale no nie mam je w tym śnie, nie? Nie mam je na pewno. Wiesz co, kiedy mówisz o tym, to czuję się tak, jakbym to przeżywał razem z tobą, dlatego że ja mam podobnie ze snami. Czuję, że sen to jest najlepsza pora dnia w moim życiu. Zawsze tak czułem. Jednakże z innego powodu, nie dlatego, że chcę uciec od tego świata, ale ja wiem, znaczy ja zrozumiałem w pewnym momencie, że
sen jest bardziej realny niż życie, niż obudzenie w tym życiu. I uznaję dzisiaj opowieści aborygenów, że tak naprawdę życie jest snem, a w śnie zaczynamy żyć. Wiesz, pięknie to ująłeś. To spowodowało, że ja poszukiwałem momentów, jak zapamiętać moje sny, żeby móc nimi, móc wykorzystać w życiu te moje sny, bo one, jakby czułem, że one są tym doświadczeniem, które sen mi daje, żeby je wykorzystać tutaj. Ja się takich technik nauczyłem, ale być może, że to jest tylko dla mnie taka technika. Mianowicie, że kiedy przebudzałem się, bo te sny mnie wybudzały. One powodowały takie bum i już byłem tutaj. I wtedy wyobrażałem sobie, że mam magnetofon, czy tam magnetowid jeszcze wtedy. I wciskałem taki guzik record i się nagrywało. I zasypiałem ponownie. I się okazało, że to było skuteczne, dlatego że kiedy się budziłem, to jakby ten magnetowid mi pozwalał odtworzyć ten sen. Od tego momentu, od kiedy się to nauczyłem, to z 10 lat temu, pamiętam moje sny. Nie wszystkie. Nie pamiętam tych takich, wiesz, zwyczajnych snów, takich crazy, gdzie wszystko jest razem nieistotnych. Mhm. Natomiast te takie, o których ty powiedziałaś, jak ty powiedziałaś, takich bardzo realnych, te sny pamiętam, nie? Ale to tylko taka mała dygresja, że podobnie przeżywam czas snu i jest dla mnie najważniejszym momentem w życiu. Bardzo podoba mi się, jak to ująłeś, że tak jak aborygeni mówili, powiedziałeś, że sen to jest to że realne życie. Życie to sen, a sen to prawdziwe to jest życie. I coś w tym jest, wiesz? Coś w tym naprawdę jest, bo ja nie uciekałam od życia dlatego, bo ja nie mogłam nie lubić tego życia za dziecka, rozumiesz? Ja jeszcze go nie znałam, ja jeszcze nie wiedziałam, co to jest za interes, tak, że ja tutaj jestem. A jednak ta świadomość, że to już, ja już wtedy wiedziałam, że to jednak, no nie chcę. Ty się nie zgadzałaś z tym światem. Dokładnie tak. I szukałam czegoś bardziej, tak jak może mówisz i ty, realnego, nie? Czegoś, co prawdziwsze jest niż to, co jest kreowane tutaj. Ale masz cechę dzieci indygo, dlatego że dzieci indygo nie akceptują tej rzeczywistości w zupełności. To jest ich cecha. Ja mam takiego wnuka, którego bardzo kocham, ale on zrobił już tyle niedobrych rzeczy w rozumieniu naszej cywilizacji, nie? Naszego otoczenia. Ale on, ja go rozumiem i ja jestem chyba jedyną osobą w naszej rodzinie, która go rozumie. On robił bardzo nieciekawe rzeczy, ale ja wiem, dlaczego on to robił. On nie potrafił się zgodzić z tym światem. I to chociażby nauka, to była rzecz dla niego kuriozalna. On wiedział, że tam idzie, ale nie mógł się z tym pogodzić, że tam jest. I jak był egzamin, to on potrafił egzamin zrobić za 15 minut, a mieli na to godzinę. I on wychodzi, mimo że nauczyciel mu nie pozwalał na to, to on wychodzi, bo on mówi, to jest przecież głupie, żebym ja tu siedział, jak ja wszystko zrobiłem, nie? Więc, dokładnie tak. Więc to jest istotna cecha tych dzieci. Jeśli czytałeś książki Gwiezdne Dzieci, to wiesz o tym, że potem przyszły dzieci kryształowe, które są, one też się nie zgadzają z tym światem, ale robią to inaczej. One już wiedzą, że ten świat nie ma być taki, jaki jest i próbują... Te dzieci są już pewne, tak. One już są tutaj, żeby działać od razu. One nie mają nic do przerobienia, one od razu idą i... Idą na całość. Tak. Dokładnie tak. I taka jest moja wnuczka i jego siostra. To ja szukam, patrzę na takie dzieci, wiesz, szukam i... Ale ktoś kiedyś powiedział i dobrze powiedział, że te dzieci, każdy z tych dzieci ma swój własny czas na odkrycie, na ujawnienie się w ten sposób. Tak. I one nie zawsze będą chciały od razu się ujawniać, one nie zawsze będą chciały od razu z sobą rozmawiać, ale widać to, te dzieci naprawdę są, one nawet do rodziców w wieku bardzo młodym potrafią powiedzieć rzeczy, których rodzice nie rozumieją i no tak. Na dalszym. A ja bym chciał teraz porozmawiać przez chwilę o tym czasie obecnym, który wielu ludzi uważa za bardzo zły. Wielu ludzi uważa, że to wróci do normy, że już niedługo będzie wszystko tak, jak było. Co ty o tym myślisz? Kiedy przyszedł ten czas, marzec, luty zeszłego roku,
Co pomyślałaś wtedy? Wiesz co, to dwie rzeczy. Pierwsze, wszyscy ci, którzy uważają, że to się nigdy nie skończy, my wiemy, przecież wiemy, że z każdym końcem jest nowy początek i nic nie trwa wiecznie, nic nie jest na stałe. Wszystko się cały czas porusza i zmienia i to też minie, ale kiedy czas przyszedł, kiedy to wszystko się wydarzyło, ja na przykład, mnie to wszystko ominęło, okej? Okay? Ja się gdzieś tutaj zabunkrowałam na tej swojej wiosce i robiąc swoje życie i ciągnąc je dalej i robiąc to, co ja robię. Czyli ten czas tam przeżyłaś już, na wiosce już przeżyłaś. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli nie dotknęły cię lockdowny. Jeszcze inaczej, ja w Polsce byłam. Ja byłam w Polsce tuż przed pierwszymi lockdownami, czyli to jest rok 2019. Zjechaliśmy razem z moim ukochanym do Polski, żeby spróbować życia tam. Chcieliśmy się wyprowadzić tutaj z Anglii. I myśmy powrócili do Anglii, bo nam jednak to nie było to. Dlatego ja wiem, że ja jeszcze, to jest, chociaż nie chcę tu być w jakiś sposób, ale to bardziej myślę, że to moje zachcianki jego niż ja sama. Wróciliśmy do Polski, spróbowaliśmy i myśmy wrócili dokładnie 28 dni, zanim ogłoszono pierwszy lockdown. Więc myśmy przylecieli do kraju, już żeśmy tu wrócili, zadomowili się tak jak powinniśmy, tutaj na tej wiosce, w której jestem. I ogłoszono lockdown i zablokowano loty i zrobiono to wszystko, więc no niespełna miesiąc później i myśmy nie mielibyśmy już tego wyboru. Natomiast jeśli chodzi o cały ten okres, to dla mnie i ja mam nadzieję, że wiele osób z tego tak skorzystało, to jest tak, jakby czas się dla mnie zatrzymał tylko i wyłącznie po to, żebym ja mogła przeżyć i doświadczyć i w końcu mieć czas na siebie, na pracę ze sobą. I ja wiem, że ten czas został nam wszystkim dane, żebyśmy zwolnili, bo ja nie wiem, czy ja bym zwolniła, gdyby to się nie stało. I bo nie wiem w tym względzie, że ja myślę, że pomimo tego, że już coraz bardziej świadoma jestem na tej swojej drodze, to jednak byłabym nadal wplątana tak mocno, jak byłam w to życie matrixowe, czyli praca i sukces, i korporacja, szkoła, i jakieś coś, dokładnie tak, pieniądze, zarabianie pieniędzy, zaraz może kredyt na dom, wesele, ślub planowaliśmy i to tak typowo jak wszyscy. Nie, się to wszystko skończyło i normalnie człowiek płakałby za tym, nie? Płakał, nie ożeniłam się, tyle razy się nie ożeniłam, nie wyszłam za mąż, tyle razy nie wyszłam za mąż, tyle razy próbowałam, ach i to życie takie jest, że mi daje w kość. Nie, ja poczułam ulgę. Ja poczułam ulgę, bo mnie się wszystko zatrzymało i ja nagle z czasu bardzo minimalistycznego dla siebie miałam go bardzo dużo. I od tych 2 lat ja naprawdę dużo pracuję nad tym, żeby czytać coraz więcej i oglądać tych 3-godzinnych podcastów. Wiem, że ludzie nie mogą jeszcze. Nie mogą, bo są w pracy przez 9 godzin dziennie, później dzieci ze szkoły wracają i my musimy sobie, kochani, robić przestrzeń na to, żeby mieć czas i to samo do nas nie przyjdzie, nie? Tak. I na przykład ten okres właśnie w ten sposób wykorzystałam. Tylko to jest bardzo ciekawe spojrzenie na ten okres. Pierwszy raz słyszę o takim spojrzeniu. Bardzo ciekawe, dlatego że ty ja jakby... Ja wiem, że to bardzo, bardzo nieemocjonalnie brzmi, bo ludzie do tego podchodzą, bo no niestety ludzie umierają i dzieje się politycznie bardzo... Okrutne rzeczy na tym świecie się dzieją i tak jak mówię, politycznie, rządowo, w każdym jednym kraju, w jednostkach, umysłach, ale chciałabym nie musieć patrzeć na to, jak wszyscy na to patrzą, bo wiem, że mój... Ale wiesz, ty masz rację. Ty masz rację, ja się z tobą zgadzam. Dlatego, że wiesz, teraz pofilozofuję, ale powiem ci tak, ja myślę, że ten czas został dla nas zaplanowany specjalnie, bo ludzie mówią, dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Słuchaj, to Panie jest. Bóg. Słuchaj, ten czas jest do wykorzystania dla nas. I ja mówię, na szczęście wydarzyła nam się pandemia. Nie ma lepszego czasu, nie będzie lepszego czasu, żeby móc naprawić to, co zepsuliśmy my jako cywilizacja. Tak. My swoje życie również, indywidualne, czy tam życie społeczne w rodzinie, czy życie społeczne w mieście i tak dalej. To wszystko jest do naprawienia i to można naprawić tylko teraz. Dokładnie tak. I jedna też z ważnych rzeczy, które zaczęłam rozumieć, bo ja też miałam nadzieję i to jeszcze w zeszłym roku miałam nadzieję, że zaraz się to skończy. Gdzieś za mną chodziła tam, zaraz się to skończy, ja chcę, żeby się to skończyło, niech to wszystko będzie
Ale popatrzmy, ja na siebie popatrzyłam wtedy, zdałam sobie pytanie, dlaczego ja chcę, żeby to się skończyło. Aha, i dlaczego? Moje odpowiedzi były bardzo egoistyczne wtedy, wiesz, i ja sobie uświadomiłam, że wtedy przyszła ta świadomość, że ten czas to jest bardzo dobry czas, bo odpowiedzią na moje pytanie było, bo ja nie mogę pojechać za granicę, na gdzieś tam daleko, gdzie chciałam, zaplanowałam sobie, bo ja nie mogę się wyjść za mąż, nie mogę zorganizować swojego wesela i mnie już to tak wkurza i doprowadza. I jak podsumowałam te wszystkie odpowiedzi, nie mogę jechać zobaczyć rodziny za granicą, nie mogę iść do pracy, bo wymagają ode mnie noszenia maseczki, gdzie ja nie chcę jej zakładać, nie mogę pracować w tym miejscu, bo każą mi się dziabać, a ja się nie będę dziabała. To wszystko to stało się właśnie po to, żeby dojść do wniosku, że to nie jest złe, właśnie do tego cały czas zmierzam. To się wszystko dzieje po to, żebyśmy to przeżyli i doświadczyli. I to się będzie działało tyle czasu, tyle razy, aż my wyciągniemy odpowiednie wnioski. I ten czas teraz jest po to, żeby stały się złe rzeczy, one się muszą wydarzyć. Niestety, mówię muszą się wydarzyć, żeby ci najbardziej uspani, żeby zrozumieli. I tak jak jedna rzecz, która nas wszystkich łączy, to to, że może nie wszyscy, ale większość z nas musiało przejść jakieś traumatyczne wydarzenie. I tych traumatycznych wydarzeń jest rodzajów tyle, ile ludzi. I każdy musiał przejść coś ciężkiego, żeby to był taka pobudka, otrzęsienie, otrzepanie się z tego i rzucenie tych wszystkich programów, które nam blokowały percepcję na większy obraz. I ta koronawirus, to wszystko z tą pandemią, przepraszam, może nie powinnam mówić. Nie ma problemu. Ale ta cała sytuacja to jest właśnie po to, żeby naprawdę źle się podziało i żeby wybudzić jak największą liczbę osób. I niektórzy być może tak jak ja od samego początku wykorzystali ten czas do nadrabiania pracy nad sobą, czego może nie robili wcześniej, a inni potrzebowali tego czasu, żeby zachorować i wyzdrowieć, żeby zobaczyć na oczy, co rządy robią, co w szkołach się dzieje, co na ulicach się dzieje, jakie bezsensowne prawa i reguły i zasady wymyślają i popatrz, no to ważne jest. Tak naprawdę to żyliśmy w takiej cywilizacji, która właściwie wszystko popsuła, prawda? No bo przecież, zobacz, medycyna jest fałszywa. Zabija. Edukacja ogłupia i zakazuje kreatywności. Dokładnie, stoi na głowie edukacja. Polityka jest bezsensowna i za bezsensowność. W ogóle myślę, że polityka kiedyś zniknie z naszego świata i to będzie zupełnie inaczej skonfigurowane. Ale zobacz na przykład na żywność, na jedzenie, tak? Jemy tak naprawdę badziewie. Tak. Myślę o ogóle społeczeństwa. Tak. W zasadzie czego nie dotkniesz, nawet historia, nawet nauka, która naukowców ogranicza i nie potrafią odkrywać, tylko muszą akceptować zastane schematy, prawda? Tak. To wszystko jest postawione na głowie i wiesz, to trwa już, no ja myślę, że ten system trwa co najmniej 200 lat. I on jakby postępuje i przyszedł moment, kiedy w tym systemie postawiono tak crazy wymagania wobec nas, tak szalone, że nie da się tego nie zobaczyć. I to jest najlepszy moment na zobaczenie. Ja chcę teraz przeczytać list, który dzisiaj dostałem na maila. I też go skomentować, żebyśmy o nim porozmawiali, dobra? Powiem ci coś tylko do tego, co powiedziałeś. Zgadzam się z tobą 100% oprócz jednej rzeczy. Ja uważam, że to nie jest od 200 lat. Ja uważam, że to jest od ponad 200 tysięcy lat. Odkąd my na tym świecie cywilizacji, bo jak patrzysz naprawdę na historię i politykę i systemy władzy i systemy edukacji, my robimy cały czas to w kółko. Tak. Cały czas to w kółko. Agenda jest cały czas ta sama, tylko jest inny rodzaj, a tu inaczej. I no to zatrucie tak, jest już za długo, nie? Zmieniają się tylko aktorzy, wiesz, ubrania, kostiumy, organizacje, ale masz rację, to trwa już zbyt długo. I tu jest teraz, pozwolę ci przeczytać list. Ale dobrze, i wiesz co, chciałbym bardzo, dlatego że to jest charakterystyczny list chyba dla większości ludzi, ale ja go przeczytam najpierw. Pisze do mnie Piotrek i pisze tak. Czy zastanawiałeś się, co będzie, jeśli przez najbliższy rok nie zdarzy się nic dobrego? Pomijam gdybanie o złych rzeczach. Co by było, gdyby nic dobrego nie wypłynęło od Q, od Trumpa? Nie było audytu pozytywnego, sędziów, Durama, kosmitów, Space Force, Parksa, Warda, tuneli, wulkanów i powodzi. Ile jeszcze byś wytrzymał bez żadnych dobrych punktów nadziei? I wiesz,
I to jest cały list. I najpierw mnie ogarnął naprawdę smutek, bo to jest list, który mówi, tak naprawdę niczego nie zrozumiałem, ale ja nie chcę go, Piotra, ani obrażać, ani zmieniać tego, jak on myśli. Może zmienić to bym chciał, ale nie chcę dezawuować jego uczuć. Mhm. Natomiast chciałbym tu powiedzieć, żebyśmy my porozmawiali o tym, jak należy na to spojrzeć. Czy naprawdę mamy czekać na kogoś, kto przyjedzie na białym koniu i nas wyzwoli? Czy to jest ta droga? Całe życie tak myślałam, wiesz, i to niestety, mówię to tylko i wyłącznie. Ja generalnie staram się mówić tylko i wyłącznie rzeczy, które sama doświadczyłam, bo i tak jak ci wcześniej powiedziałam przed nagraniem, nie chciałabym wspominać o rzeczy i o doświadczeniach innych ludzi, bo nie wiem, czy mam pozwolenie dzielenia się takimi doświadczeniami, więc ja mówię tylko o tym, co ja przeżyłam. I patrzenie na takie, ja akceptuję, że Piotr ma takie spojrzenie i być może sama nie do końca rozumiem, co on miał na myśli, ale rezonuję z nim, bo bardzo często nie wiem, co ja sama mam na myśli. Spojrzenie na takie rzeczy, najważniejsze jest akceptacja. I ja już to wcześniej powiedziałam i cały czas będę to powtarzała, to jest zaakceptowanie stanu, w którym jesteśmy. Bo ten stan nie jest po to, żeby nas zniwelować, zdeptać, zadeptać i uznać za marne i niewarte. Te rzeczy się wydarzają tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze my na to pozwalamy, bo myśmy wybrali, żeby właśnie takie doświadczenia i taki skład w takim wydaniu nam się przydarzył, bo widzieliśmy, że z tego wydarzenia i składu wyciągniemy najlepsze wnioski po to, żeby spełnić cel swojego życia. I ja nie wiem, jaki jest cel mojego życia, ale ja wiem, że wszystko w moim życiu, wszystko i utrata bardzo bliskich mi oczy i ciężkie choroby w rodzinie, które moje bliskie osoby przeżywały i nieudane, kurde, podróże i molestowanie seksualne na przykład. Okropne rzeczy, które się wydarzyły, ale ja nigdy nie miałam, starałam się nie mieć żalu. Jeśli ten żal był, to ten żal tylko i wyłącznie spowodował, że ta rzecz się przedłużyła. I tak na przykład było z moją relacją z moją mamą. Ten żal spowodował to tkwienie i akceptację. Ja jedyne, co zaakceptowałam w tym swoim stanie, to to, że ja tkwię w tych niskowibracyjnych emocjach. Ja zaakceptowałam ten żal. Ja zaakceptowałam te niskoczęstotliwościowe emocje, które nie przepuściły żadnej innej emocji. Ja tak tkwiłam w tym stanie i ja uważam, że ludzie, którzy patrzą na negatywne rzeczy i akceptują te emocje, które i tkwią w tych emocjach, robią błąd, bo to oprócz tego, że trzeba się zapoznać z tym i poczuć to, niestety no, ludzie umierają, ludzie sobie robią okrutne rzeczy i będzie, my jesteśmy ludźmi i my powinniśmy czuć się smutek i żal i współczucie, tak, jak najbardziej, ale to są tylko i wyłącznie emocje, które powinny spowodować inne myślenie. I być może myśleliśmy do tego czasu tak samo, dlatego cały czas to przychodziło. Musimy spojrzeć na sprawę inaczej. Skoro ja się tak czuję, co mogę zrobić, żeby nie czuć się tak? Co mogę zrobić, żeby ta osoba nie czuła się tak, żeby nie sprawiała, że ja się tak czuję? W tym kierunku iść, bo każdy problem, tak jak Einstein powiedział, każdy problem, nie rozwiążesz problemu myśleniem takim samym. Trzeba zmienić myślenie. Jak będziesz cały czas myślał w tych samych kategoriach, nie zmienisz problemu. I tak jest wiele osób, które patrzą na świat i myślą, och, co się dzieje, to nie ma sensu, ja nie lubię takiego podejścia, mnie to pod moją skórę wchodzi, że jak ktoś powie, albo to nie warte, albo bo ja poczekam, aż będzie lepiej. Ja wcześniej powiedziałam to podczas naszej rozmowy, tak, niektóre rzeczy uświadamiamy sobie dopiero po długim okresie czasu i trzeba sobie pozwolić być z tym, aż do czasu, aż przyjdzie rozwiązanie. Ale nie wolno sobie pozwalać tkwić w tym w taki sposób, że zakłóca i zakrywa nasze spojrzenie na cały świat. Bo być może nie dostrzeżemy osoby, ani słowa, ani znaku, który by nam pomógł to zrozumieć. Powiedziałaś bardzo ważne rzeczy. Nie możemy w tym tkwić i nie możemy ciągle rozdrapywać tych ran. Tylko wybaczenie, tak? My musimy sobie wybaczyć i każdemu jednemu oprawcy w naszym życiu i innym oprawcom i temu systemowi władzy i nawet tym osobom, które
na nas to wszystko zrzucają dzisiaj. I myślę, że częścią całego tego, całej tej sytuacji teraz, na samym końcu, będzie najważniejsza rzecz i tą najważniejszą rzeczą będzie wybaczenie tym osobom, które na nas to sprowadziły. A ja myślę, że jeszcze jedna rzecz, wiesz, mianowicie, co takiego? Oprócz wybaczenia, tu znowu mi się coś podziało, nie widzę ani ciebie, ani mojej kamery, ale z tej strony widzę, więc chyba nagrywamy. Jak nie, to powtórzymy. Ja widzę obydwie. Wiesz co, mianowicie oprócz wybaczenia, wiesz co, teraz mi uciekło słowo. Ja przepraszam. No, nie, to ja się zdezorientowałem, bo po lewej stronie mam podgląd, czy idzie internet i tak jakbym go nie miał, ale z prawej strony jest nagrywarka, która nagrywa i widzę i obraz, i głos. Więc jesteśmy w porządku. Najwyżej się to wytnie. Wiesz, oprócz takiego zrozumienia, wydaje mi się też, musimy wziąć odpowiedzialność, wyjść z przedszkola. Wziąć odpowiedzialność przede wszystkim za swoje życie, za swoje indywidualne, ale musimy też dorosnąć do tego, że jesteśmy wspólnotą, jednością i nie możemy pokazywać palcem, bo wiecie, bo oni nam to zrobili. Musimy dojrzeć do tego, że to my wszyscy tak naprawdę przyłożyliśmy rękę do tego, co się dzisiaj dzieje. Wiesz, bo co, kiedy, niesamowicie ważna rzecz. Tak. Bo kiedy mówimy, że ta edukacja jest zła, no to słuchajcie, a kto wybierał tych posłów i tych ministrów? A kto zgadzał się na takie sytuacje polityczne? A kto popierał tam lewych czy prawych, albo tych środkowych? A kto przyzwalał na to chociażby tym, że nie idzie do tych wyborów i nic nie robi? Słuchajcie, no musimy wstać z kolan, ale dorosnąć i powiedzieć dosyć, basta. Każdy sobie. Każdy z nas się dołożył do tej sytuacji i pamiętajmy, to my kreujemy ten świat. To myśmy wykreowali wspólnie tę sytuację, okej? Okay? To nie jest tak, że jedna osoba sobie postanowiła i to się nagle stało i on jest winny stuprocentowo, czy ona temu wszystkiemu. Każdy z nas, tak jak mówisz, musi wziąć odpowiedzialność i to jest niesamowicie ważne. To jest coś, z czym ja do dzisiaj mam problem z wieloma rzeczami. Zaakceptowanie i wzięcie odpowiedzialności za, jak my to nazywamy, swoje wady. Aha. Na przykład ostatnio miałam taką bardzo ważną lekcję. Ja potrafię, wiem, że tak robię bardzo często, tak jak ci wspomniałam, narzucam komuś swoją, bo chcę kogoś przekonać. I chociaż swoje myślenie i tak jest i koniec. I musisz w to uwierzyć. I chociaż mówiłam, tak głośno mówiłam o tym i tak głośno przynajmniej wobec oznajmiałam, że ja mam otwarty umysł, ja jestem osobą z otwartym umysłem, ja akceptuję bardzo wiele rzeczy i krzyczałam to tak głośno, że nie słyszałam prawdy, a prawdą było, że no niestety narzucałam swoją wolę, wypowiadałam się w taki sposób, że narzucało to innym myślenie w sposób, w jaki ja myślę i nie dopuszczało żadnej innej odpowiedzi. I nawet kiedy miałaś rację, to nie mogło trafić, bo to było zrobione... Działało się wręcz przeciwnie, dokładnie tak. I na przykład rozmawiałam z kolegą w zeszłym tygodniu, mieliśmy taką sytuację i no, zniesmaczony wyszedł, bo nie dogadaliśmy się i to był właśnie w zeszłym tygodniu, to był kolejny taki punkt mojego wow. Ja rano wstałam i po pierwsze zadzwoniłam do kolegi i przeprosiłam go, powiedziałam, że przepraszam cię, bo to ja stworzyłam tą sytuację, w której oboje bardzo niefajnie się poczuliśmy. Ty nie miałeś z tym nic wspólnego, a najgorsze jest to, że ja wcale ci nie powiedziałam tego, co ja chciałam, o czym ja chciałam z tobą rozmawiać. Mhm. Ja się tak mocno zastanawiałam, jak ja chcę swoje racje przedstawić, żeby cię przekonać, że zapomniałam umknęło w ogóle najważniejsze o istocie rozmowy i jak ja sobie to uświadomiłam, to doszło do mnie, że rzeczywiście potrafię być bardzo autokratywna i wymagająca i narzucająca, więc już teraz inaczej do tego podchodzę. Za każdym razem jak rozmawiam, to skupiam się na tym, co ja chcę przekazać, a nie jak ja to mówię i jak osoba zareaguje i czy mi uwierzą, czy nie. To jest mało istotne. Więc drugą rzeczą, którą przyjacielowi powiedziałam, to że dziękuję. Dziękuję, bo ta sytuacja się zdarzyła po to, żebym ja zrozumiała, co teraz zrozumiałam, więc było to bardzo dla mnie ważną lekcją i chcę, żebyś to wiedział, że pomimo, że cię skrzywdziłam, to ja przepraszam, bo to nie powinno tak właśnie wyglądać, ale przynajmniej nauczyłam się i już się to nie wydarzy.
Kasiu, jest za nami ponad godzinę nagrania. Czy jest rzecz, która na zakończenie dla naszych widzów taka ważna, którą byś chciała naszym widzom powiedzieć, tak od serca? Kocham was wszyscy, kochani. To od serca wow. Chciałabym powiedzieć. To najważniejsza rzecz i tak. Niech ta miłość się niesie w naszych sercach i z serca do serca, bo ja odkąd zaczęłam twój program oglądać, to ja już czuję takie olbrzymie, potężne energie i my je naprawdę, my tak świecimy, że to jest już nie do umknięcia i zarażamy innych i widzicie, moje kochanie jest teraz ze mną na tej drodze. Sprawiajmy, żeby inni też zaczęli kroczyć właśnie tym światełkiem i tą miłością. I żebyśmy się nie martwili. Ja bym chciała się połączyć z tymi, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie są w tym wszystkim i co to oznacza. Nie martwcie się, bo zrozumienie przyjdzie chyba na końcu z tego wszystkiego, wiecie? Tak. Zrozumienie takiej całości i logiki tego wszystkiego. Najważniejsze jest to, żebyście przerobili swoje lekcje, a to oznacza pracę nad sobą i tak jak mówisz, akceptację i wzięcie odpowiedzialności za siebie. Nie za innych, za siebie. Za siebie. Bo bez tego niestety nie pójdziemy dalej jako nie ludzkość. Pójdziemy. A inna sprawa, jeszcze jedna taka ostatnia rzecz, to właśnie teraz mi się pomyślałam o tym. Ja jestem bardzo osobą uśmiechniętą i chodzę przez ten... Jak Agnieszka jest taką drugą osobą, którą cały czas widzę uśmiechniętą i rezonuje, bo nie spotkałam jeszcze kogoś takiego. Jeszcze Krystyna z Atlanty jest taka. Krystyna z Atlanty, dziękuję. Tak. Więc uśmiechajmy się do siebie i idźmy ulicą i patrzmy na inne osoby i się uśmiechajmy. Obdarzajmy ich uśmiechem pomimo tego, pełnej miłości i serdeczności, pomimo tego, że ten uśmiech... Ja czuję, że jeszcze na razie jest bardzo źle zrozumiany i bardzo często ludzie się patrzą, śmieje się ze mnie albo coś tak. sobie o mnie, albo mam coś na nosie i rzeczywiście szłam ostatnio, przechodziłam przez pani, która się na mnie gapiła, ale miała tak nie, więc się uśmiechnęłam i popatrzyłam na nią, uśmiechnęła się, kiwnęłam głową, poszłam dalej. I kątem oka odwracając się, ona chyba wyciągnęła, nie wiem czy to było lustereczko czy telefon i widzę, że się przygląda lustereczku i ja mówię, co jest? Czy ja się uśmiechnęłam na niej w sposób, który miałby... Nie, to są właśnie nasze ego w naszych umysłach, tak. Nie wiem, to są właśnie te programy wszystkie. Przestańcie, odrzućcie to. Jedyne, co ma być, to się. Uśmiech, miłość, serdeczność, bo to są najważniejsze emocje. I za to kocham Teksańczyków, którzy są bardzo naturalni w uśmiechaniu się do innych. Wyćwiczyli to przez lata, kiedy musieli uważać na tych, którzy nadchodzą na ich rancho. Czy to wrogowie, czy też przyjaciele, więc na wszelki wypadek lepiej było się uśmiechać. To jest moja koncepcja, nie wiem czy prawdziwa, ale Teksańczycy naturalnie, wiesz, jest część Amerykanów, która robi to w sztuczny sposób i to od razu wyczujesz, natomiast Teksańczycy są fantastyczni, po prostu kochają wszystkich, zakładają, że oni też ich kochają. Więc fajnie. Kochajmy się nawzajem. Czego ci życzyć, powiedz? Ja jestem bardzo szczęśliwą osobą, mnie naprawdę nic nie trzeba życzyć. Życz mi, jak już możesz mi życzyć tego pięknego świata, do którego wszyscy my dążymy, a który przede wszystkim my wszyscy razem stworzymy. To tego chciałabym. To jest coś, co zmieniło moje życie, więc fakt, że ten Matrix to nie jest to jedyne życie, że to jest to sen. To ja ci tego życzę i żeby ten świat był dla was, twojego partnera i ciebie wspólny. Tego wam życzę. Dziękuję. Dziękuję. A do was, kochani widzowie, powiem tak, że bardzo dziękuję za oglądanie i za to, że piszecie komentarze. Na pewno będziemy je czytać i jeśli będą jakieś pytania do Kasi, to je przekażę. Jeśli będziecie mieli jakieś życzenia czy też prośby, to pójdzie wszystko do Kasi. I jednocześnie chciałem powiedzieć tym wszystkim, którzy chcieliby nagrać taką rozmowę, odważyć się. Być może, że po tej rozmowie z Kasią nabraliście odwagi, napiszcie do mnie. Napiszcie do mnie, zrobimy taką audycję. Jeśli nie chcecie przed kamerą, napiszcie list. A albo ja, albo Elżbieta, aktorka z Polska, która ma świetny głos, przeczyta wasz list. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze, że tak na koniec już zupełnie, że ten świat, piękny świat, stoi przed nami otworem.
Tylko to my musimy wziąć się za budowanie tego świata, zaczynając od własnego podwórka, od siebie. Kasiu, jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję Ci najbardziej na świecie. Dziękuję za to spotkanie i no, dało mi to jeszcze więcej energii niż samo oczekiwanie do spotkania. Także dziękuję raz jeszcze serdecznie. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich innych. I kochani, dzielmy się z tych filmików, kiedy zrobimy kroniki filmowe. To będzie historia tak. Zmiany świata i budowania nowych struktur i jak myśmy do tego doszli, jak to robili. Właśnie w ten sposób, dzieląc się historiami i umacniając się w fakcie, że to, co robimy, to, co tworzymy razem, każdy z własnego wnętrza jest istotny. Więc... Tak, i masz rację, tu dopowiem jeszcze, że to jest mój plan, ażeby te nagrania były taką kroniką, a te listy być może książką, która... Słyszałam, gdzieś o tymś powiedziałeś i będzie to na pewno książka, którą ja zakupię, także życzę Ci wszystkiego dobrego w tym kierunku i mam nadzieję, że takie coś wyjdzie z tymi listami, z opowiadaniami tak. Ludzi, którzy piszą i ci, których się jeszcze nie przeczytało, ale książka się znajdzie na mojej półce. Na pewno. Ona już jest, ja wiem, że ona już jest wyprodukowana, wiesz? Ona już się zrobiło. Jeszcze raz Ci dziękuję. Życzę dobrego dnia. Pamiętajcie, kochani widzowie, kocham Was bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Buziaki.